Dzień dobry panowie, witamy w naszej rywalizacji. Jesteście razem na meczach wyjazdowych, no to sprawdzimy, jak się dobrze znacie. Mam kilkanaście pytań, macie kartki z imionami, także jak przeczytam pytanie, to od razu pokazujcie, jaka wam pierwsza myśl przychodzi do głowy i sprawdzimy, czy dobrze siebie znacie. Zaczynamy. Kto najprawdopodobniej wygrałby konkurs jedzenia hot dogów? Czyli kto by zjadł więcej? Dobrze, brawo, poprawnie. Kto najdłużej rozmawia przez telefon, jak jesteście na wyjazdach? Szybko pójdzie. Kto najbardziej lubi słodycze? Mówiłem. Ale to bardziej czekoladki, czy jakieś batoniki? Wszystko. Wszystko, co się da. Wszystko, no. Kto najwięcej wyciska na siłowni? A, nie jest tak szybko, dobrze. Jaki rekord, Janko? Nie wiem, przede mną jeszcze. A Milia u ciebie? Zależy na co. Na klatę. Nie wiem, nie ma tylu ciasteczek na siłowni. Kto najczęściej chodzi do fryzjera? Aj, mamy pierwszy błąd. Tylko na to czekałem. Kto najczęściej ogląda z was cały serial za jednym zamachem? W ostatniej chwili dobrze zmieniłeś. Kto najszybciej wychodzi z szatni po treningach? Na odwrót. To odwrotnie powiedzieliście. Mówisz, że ja? No ja tymczasem do fizy jeszcze pójdę, to mi się nie zdarzy. Kto z was ma lepszy atak? Dobrze. Kto byłby lepszym piłkarzem? Dobrze. Kto z was dłużej spędza czasu w łazience, przygotowując się do meczu? Oho. Włosy na żel, czy nie? Tak. No co to zostało? Dokładnie. Kto najgłośniej chrapie? Nie mam tej kartki. Nie, to jest... Kolega z pokoju obok, tak? No, najczęściej. Dwa czy trzy pokoje obok, o, też słychać. Nie wiem. To... O tak. Dobrze, też może być, czyli no. Nikt. Może być biała kartka. Może być. Kto zostaje dłużej na treningach? Kto zostaje dłużej? Tak, żeby coś nad czymś popracować. Chciałem to samo. Ale dobrze, to się liczy. Dobrze, to się liczy. Kto jest największym czyściochem z waszej dwójki? Dobra, powiedzmy, że uznajemy. Nie wiem. Uznajemy. Uznajemy. Kto bardziej woli zajęcia na siłowni? Zaryzykuję. No, błąd. No. Tak, na odwrót. Daj się siebie. Ostatnie pytanie. Kto zabiera ze sobą dodatkową parę skarpetek na wyjazd? Brawo. No. Mamy dużo poprawnych. No i finałowe pytanie poza konkursem. Dlaczego warto być tutaj z nami w Urani w poniedziałek? Bo szykują się niesamowite emocje i dlatego nie może was zabraknąć, a potrzebujemy waszego wsparcia. Walczymy o play-offy, dlatego każda kolejna osoba na trybunach na pewno nam pomoże.